Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Anety i Pani Aneta pisze do nas w sprawie przesyłki kurierskiej, która dotyczy wysyłki za pobraniem, z tego co tutaj widzę. I sytuacja w skrócie, żeby tutaj nie opisywać jej w całości, bo jest dosyć zawiła. Wygląda następująco, że klient zakupił od pani Anety towar i wpłacił kwotę za pobraniem w wysokości większej niż było to konieczne tak naprawdę. I kurier te pieniądze przyjął, ale tych pieniędzy po prostu do pani Anety nie przekazał. Pani Aneta rozmawiała z kurierem, klient również rozmawiał z kurierem i w końcu kurier przypomniał sobie taką sytuację, ale twierdzi, że pieniędzy trudno mu się doliczyć, bo operują dużą sumą. A przecież wiedział, że przyjmuje większą kwotę niż jest na zleceniu. Jak można żądać, żeby kurier te pieniądze zwrócił? Panie Aneto, przede wszystkim oczywiście każdy przewoźnik, każda firma kurierska ma swój regulamin dotyczący ewentualnych reklamacji. Trzeba by było sprawdzić po prostu na stronie internetowej czy w informatorze tej konkretnej firmy, z której usług pani korzystała, jak kształtuje się kwestia ewentualnych reklamacji. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ten regulamin w każdej firmie może wyglądać inaczej i trzeba po prostu według tego regulaminu tą reklamację sporządzić. Na wstępie pani wiadomości pisze pani, że tą reklamację pani złożyła, więc trzeba prawdopodobnie zaczekać 30 dni na rozpatrzenie tej reklamacji i wtedy firma powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za działania kuriera, nawet jeżeli one nie do końca są zgodne z regulaminem, lub kurier się czegoś wypiera, lub twierdzi, że w ogóle taka sytuacja nie miała miejsca, tak? Także w takiej reklamacji oczywiście trzeba by było zawrzeć wszelkie informacje dotyczące tej konkretnej transakcji, kwoty, potwierdzenie nadania, jeżeli takie było, tak? Jaka to była transakcja, ewentualnie dołączyć swoje wyjaśnienia i wyjaśnienia klienta i przedstawić to firmie kurierskiej. Tak jak powiedziałem, ona ma 30 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji i no, po prostu trzeba na tą odpowiedź czekać. Nie mamy tutaj w tej treści wiadomości informacji od pani, czy ta reklamacja była rozpatrzona negatywnie, pozytywnie, czy w ogóle była rozpatrzona. Natomiast jeżeli są problemy z rozpatrzeniem takiej reklamacji, to zawsze może pani się zgłosić też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o sprawdzenie takiej sprawy, tak? Na naszych łamach przedstawiliśmy też, jak ewentualnie można sobie w tym urzędzie pomóc wielokrotnie w sprawach korzystania z jakichś usług, tak, bycia konsumentem i w skierowania do ewentualnie tej sprawy do tak zwanego UOKiK-u. Wszystko też zależy od tego, czy pani działała jako sprzedawca prywatny, czy też działała pani jako przedsiębiorca, tak? No bo tego też znowu nie mamy w treści pani wiadomości. Jeżeli natomiast pani po prostu twierdzi, że kurier zachowuje się nierzetelnie i po prostu próbuje panią oszukać, to sugerowalibyśmy po prostu zgłoszenie sprawy na policję. Oczywiście na policji złożyć zawiadomienie, zeznania wraz z informacją, że również była złożona reklamacja do tego konkretnego przewoźnika i nadać to k sprawie, tak? Jeżeli tutaj jest kwestia jakiegoś oszustwa, to oczywiście, jeżeli pani jest w stanie to udokumentować i udowodnić, mając dowody, tak, które też powinny być zawarte w piśmie reklamacyjnym, to policja powinna tą sprawą się zająć i wszcząć postępowanie. I to w zasadzie są dwie drogi, które tutaj moglibyśmy w tej sytuacji zasugerować, tak? Dokończenie procesu reklamacyjnego, zwrócenie się ewentualnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli ten wynik tej reklamacji nie będzie dla pani satysfakcjonujący, a jeżeli jest to działanie jakby na szkodę też firmy, tak, w której pracuje i również klientów, czyli pani i pani klienta, kurier, no to możemy mieć do czynienia z jakimś oszustwem, które nie jest wcale rzadko spotykane, ponieważ zdarzają się takie przypadki. Ostatnio policja nagłaśniała też sprawę, w której nierzetelny kurier zatrzymywał środki, które były przekazywane za pobraniem zapaczki. Także takie sytuacje niestety też się zdarzają i służby tak policyjne takie przypadki również ścigają, tak? W tej sytuacji byłoby to ściganie na wniosek pokrzywdzonego, czyli w tym przypadku pani, więc jeżeli się nie uda zamknąć sprawy korzystnie na drodze reklamacji i z wykorzystaniem ewentualnej pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
to tak jak powiedziałem, sugerujemy zgłoszenie na policję, tak, i nadanie toku sprawie. Jeżeli by Pani miała jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przekazywania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.